W tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego argumentu x funkcja f od x dana wzorem 1 trzecia x do trzeciej minus 4x plus 2 osiąga swoje lokalne maksimum. Żeby to zrobić, to wystarczy, że policzymy pochodną tej funkcji, czyli f' od x i sprawdzimy, gdzie zeruje się ta pochodna. Najpierw policzmy wzór pochodnej. Pochodna wyrażenia 1 trzecia x do trzeciej to będzie wykładnik z x spada przed to wyrażenie, czyli będziemy mieli 3 razy 1 trzecia x w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze drugiej, minus dalej pochodna tego wyrażenia liniowego, to będzie sam współczynnik liczbowy, czyli minus 4, no i pochodna wyrażenia stałego to 0, czyli tu już nic nie piszemy, to się równa, wzór naszej pochodnej to będzie x kwadrat minus 4, no i z tej postaci możemy jeszcze łatwo zapisać postać iloczynową, stosując wzór skróconego mnożenia, że to będzie x minus 2 razy x plus 2. Z postaci iloczynowej od razu widzimy miejsca zerowe naszej pochodnej, że to będzie dwójka i minus dwójka, czyli możemy narysować sobie wykres, zaznaczamy miejsca zerowe, minus 2 raz 2, oś x-ów, no i rysujemy tą parabolę. Ramiona są skierowane do góry, ponieważ współczynnik przed x kwadrat jest dodatni, to jest wykres f' od x. No i teraz patrzymy, jak ta pochodna zmienia znak. Tutaj do minus dwójki, dla x-ów mniejszych od minus dwójki, f' od x jest dodatnie, czyli funkcja f od x rośnie, w minus dwójce osiąga swoje maksimum, a potem maleje, ponieważ f' od x pochodna jest ujemna, maleje aż do dwójki, gdzie osiąga swoje minimum, potem pochodna znowu jest dodatnia, czyli tutaj funkcja rośnie. No i takie mamy ekstrema lokalne. Maksimum w minus dwójce, a minimum w dwójce. Nas pytają o maksimum, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź A.